Rozdział 7 Ekonomii w jednej lekcji Henry'ego Hazlitta. U nas jest to część już 9 omawiania tej książki. Najlepszej, najprostszej książki ekonomii, która dała też tytuł mojemu kanałowi, jest wciąż aktualna. Zresztą to nie dziwnego, podstawowe prawa ekonomii się nie starzeją. Prawa popytu i podaży, użyteczności własnej, wolnego handlu, wymiany i współdziałania prowadzące do wzrostu i rozwoju gospodarczego. Zatem dziś o przekleństwie maszyny sobie opowiemy. Wbrew pozorom to wciąż aktualny temat i błąd. Możemy śmiało powtórzyć za Hazlittem i dziś, i będą to słowa aktualne, że do najbardziej żywotnych błędów ekonomicznych należy przekonanie, że maszyny w ostatecznym rachunku wywołują bezrobocie. Tysiące razy obalany odradzał się tysiące razy z własnych popiołów, za każdym razem równie śmiały i rześki. Dalej Hazlitt przeprowadza dowód z historii rozwoju gospodarczego, słusznie dowodzi, że uznając, że maszyny powodują bezrobocie, żeby zachować logikę argumentacji, należałoby cofnąć się już do człowieka pierwotnego. Jak pisze Hazlitt, nie tylko my dziś wywołujemy bezrobocie każdym wprowadzanym ulepszeniem technologicznym, ale musiał je zacząć wywoływać już człowiek pierwotny, gdy podejmował pierwsze próby, by oszczędzić sobie zbędnego znoju i potu. Przywołuje kolejno fabrykę szpilek Adama Smitha z pierwszej części Bogactwa narodów, którą omawialiśmy w filmie pod tytułem Jak się bogacić według Adama Smitha, pierwszym filmie na kanale Ekonomia w jednej lekcji. No więc w tej znakomitej książce, jak pisze Hazlitt, podzielamy ten pogląd Hazlitta na dzieło Opus Magnum, uznawanego za ojca ekonomii jako nauki Adama Smitha. No więc w pierwszym rozdziale tej znakomitej książki, który nosi tytuł O podziale pracy, autor Adam Smith właśnie mówi nam, że nieobeznany z użyciem maszyny robotnik zatrudniony przy produkcji szpilek potrafiłby może z trudnością zrobić jedną szpilkę na dzień, ale z pewnością nie zrobiłby 20, natomiast za pomocą maszyny mógł ich zrobić 4800. Tak więc już w czasach Adama Smitha maszyny niestety na każdego robotnika, który wytwarzał szpilki, pozbawiały pracy 240 do 4800 innych. Jeśli zatem jedynym skutkiem wprowadzenia maszyn jest pozbawienie ludzi pracy, to w branży produkcji szpilek powstało bezrobocie wynoszące 99,98%. No ale tu oczywiście trzeba uzupełnić, że już jak sam tytuł wskazuje, pierwszeństwo Smith dał tu podziałowi pracy. To z tego dobrodziejstwa, z podziału pracy wynika i zastosowanie maszyn, i wzrost produkcji. Potem Hazlitt przytacza przykład rozwoju i wynalazczość w zakresie przemysłu dziewiarskiego. Gdy wprowadzono nowe krosna pończesznicze, pracujący ręcznie robotnicy zniszczyli je. Ponad 1000 osób wzięło udział w jednych tylko rozruchach. Spalono domy, wynalazców zmuszano do ucieczki, grożąc im śmiercią. No ale Hazlitt nie byłby Hazlittem, autorem ekonomii w jednej lekcji, gdyby nie dostrzegał też mniej widoczne dla nas, zwłaszcza aspekty sprawy. Też oddaje racjonalność buntownikom. Pisze bowiem: otóż trzeba sobie uświadomić, że o tyle, o ile buntownicy myśleli o swojej własnej przyszłości bezpośredniej, a nawet bardziej odległej, ich opór wobec maszyn był racjonalny. Jednak jeśli buntownicy uważali, a niewątpliwie takich była większość, że maszyny na trwałe zajmują miejsce ludzi, byli w błędzie, ponieważ przed końcem XIX stulecia przemysł dziewiarski zatrudniał przynajmniej 100 ludzi na każdego człowieka, który pracował w nim z początkiem wieku. Dalej Hazlitt w tekście przedstawia kolejne dane statystyczne, przeczące wprost tezie, że maszyny trwale wypierają ludzi. W uzupełnieniu rozważania Hazlitta możemy się zastanowić, czy współczesne maszyny, w tym projektowane, zapowiadane roboty Elona Muska, też wpisują się po prostu we wzrost i rozwój gospodarczy, podział pracy między ludźmi, a także coraz bardziej między ludzi i maszyny, podział pracy, przeniesienie aktywności człowieka do innych zadań, ale nie powodujące bezrobocia. Najpierw jakie to fajne rzeczy pokazał Elon Musk. Robotaksi. No, proszę. Zautomatyzowany, autonomiczny samochód bez kierowcy, który ma się pojawić w seryjnej produkcji najpóźniej do 2027 roku. I właśnie humanoidalne roboty Optimus do wszystkiego. Generalnie ma funkcję człowieka, jak zapowiada Musk. Wymyślanie rzeczy jest istotą człowieczeństwa, podsumowując już, powiedzmy tak. Od początku
wymyślanie rzeczy jest istotą człowieczeństwa. Było i jest. Więc nie wydaje się to wbrew człowiekowi, wbrew rozwojowi gospodarczemu. To jest wciąż czynienie sobie ziemi poddanej. Patrząc jednak z drugiej strony i chciałem powiedzieć na marginesie, ale właściwie to już nie jest margines niestety. Patrząc jednak na setki tysięcy ludzi, którzy giną na wojnach, też na wojnie niedaleko przecież za polską granicą, tym bardziej wydaje się, że humanoidalne, efektywne roboty mogą być szczególnie potrzebne. Choć wtedy może okazać się, że człowiek będzie jakby tańszy niż robot. I tu widzę zagrożenie, że robot w niektórych obszarach będzie uznawany za droższy niż człowiek. To będzie patologia. A może już jest, już tak jest. Bo właściwie dlaczego na wojnach walczą ludzie? Jeżeli robot będzie właśnie uznawany za nietańszy, bo to byłoby naturalne, ale właśnie droższy i człowiek będzie robić to, co może zaszkodzić robotom. Właściwie dlaczego nie mówi się o robotach, które walczyłyby na wojnach? To i jedynie to stanowi zagrożenie w świecie ludzi i robotów, jeżeli robot będzie uznawany za cenniejszy niż życie ludzkie. I to może stanowić właśnie jedyne, moim zdaniem, zagrożenie w świecie ludzi. I to nie są bajki robotów. Dziękuję.